Ja w przyszłym roku kończę 80 lat. Działalność od początku istnienia Solidarności jest moją, że tak powiem, od lat 80. To jest takie mój początek i o tym chętnie na pytania, czy sam mogę coś opowiedzieć. Jeśli chodzi o kwestię wcześniejszą, tak, urodziłem się na wsi, w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Ukończyłem średnią szkołę, później zdałem się na studia też, ale już wtedy pracowałem i miałem rodzinę. Oczywiście i studiowałem zaocznie. To były takie dość ciekawe rzeczy, ponieważ mój ojciec był w Armii Krajowej i ja byłem postrzegany. Znaczy rodzice byli, starali się mnie przygotowywać tak, żebym się gdzieś nie wychylał specjalnie z tym, bo za komuny to wiadomo było, co było. No ale jak już zacząłem chodzić do technikum, nie mogłem ukryć tego już dalej w sytuacji następującej. No, były lekcje historii i w ten czas pan profesor omawiał temat lekcji był napaść Niemiec hitlerowski na Polskę. A więc walki bardzo walczących wtedy grupki ludzi na Westerplatte pod dowództwem majora Sucharskiego. Ja to znałem. Ja od dziecka byłem, więc pewne rzeczy już wiedziałem o Katyniu, to ja wiedziałem jako mały dosłownie chłopiec, co to było i tak dalej. Ale o tym się nie mówiło wtedy. I jeżeli pan profesor mówi o walkach bohaterskich i raptem przerzuca się na granice wschodnie i mówi, gloryfikując Stalina, nie wytrzymałem wtedy właśnie. Nie wytrzymałem, siedziałem pod numerem 24, ten numer pamiętam jeszcze, w techniku, w Mościcach, w środku tak szpaleru ławek. Wstałem i wyszedłem do pana profesora, do jego biurka. I mówię, panie profesorze, bo on go gloryfikował, tego Stalina, że był wspaniałym strategiem, że on chcący mieć czas na ewakuację swoich fabryk i tak dalej, zajął tereny polskie po to, żeby mieć wybieg taki. Ja nie wytrzymałem, no wtedy ja mówię, tak nie było, a jak było? On mówi, idź do ławki. Ja mówię, aż powiem. Było inaczej. Zginęli oficerowie. Zabrali inteligencję polską. Zginęło dużo i księży, i ludzi, którzy mądrych wymordowano. Ponad 20 tysięcy. I to jest, i on zbladł dosłownie. No, powiedziałem całą prawdę. To, co później, żeby mogli już czytać w Wolnej Polsce, w książkach ogólnie dostępnych, to ja jeszcze później zarejestrowałem, kiedy się ukazał Katyń na Ozalidzie w Nowochódzkim, tym tam wydali taką książkę właśnie. To była taka jeszcze bardzo, bardzo no, jakościowo marna, ale treść była fantastyczna. O to się dopiero ludzie dowiedzieli. No i wtedy miałem nieprzyjemności. Wtedy miałem wylecieć z klasy, lekcja została przerwana, ale byli tam jacyś dobrzy ludzie. Później się po latach dowiedziałem, że ktoś w dyrekcji czy coś, że tam miał też ojca w AK czy coś takiego i jakoś to tak podarowali mi i skończyłem technikum. Bardzo fajnie. Dostałem się na studia na Politechnikę Rzeszowską. To już byłem żonaty i tam nawet przy wejściu, przy egzaminach wstępnych pomogłem paru osobom z zakładów azotowych. Do dzisiaj tam są inżynierami niektórzy. Natomiast ja miałem takiego kolegę Adama Szajnowskiego, który skończył też wcześniej i mówi, Daniel, ty masz to w paluszku, przecież dasz radę. Ja mówię, Nie widzę problemu, żeby nie. Dlaczego? I on też skończył to i został, w tabelu był taki korytarz, był zagrodzony takimi szklanymi drzwiami.
i to było takie popularne. Były za szklanymi drzwiami, wiem, tam sekretarz oddziałowy prosił pracowników i wiecie, rozumiecie, my tu dla was mamy oko, prawda, wy jesteście dobrzy, takich partia potrzebuje, no to po prostu agitowali do tej partii. No i temu Adamowi też tak samo, miał takie rozmowy i też się dowiedział prawdy, że będzie awansował, bo skończył studia, jak będzie miał czerwoną książeczkę, prawda. On mi to opowiedział też i myśmy to widzieli. I tak samo ja też zacząłem, też co miesiąc sekretarz oddziałowy prosi i namawia do partii. I tam doszło od razu do takiego mocnego też zgrzytu, bo ja już kolejny raz proszony o to, żebym się zdecydował. Zdenerwowałem się i mówię, ja wiem, gdzie jest komitet partii. Myśmy byli, dział konstrukcyjny był na pierwszym, na drugim piętrze, na pierwszym piętrze był komitet partii. Jak dojrzeje moja świadomość do tego, to sam przyjdę, proszę mi dać święty spokój. A ten mi na wy. My wiemy, że pana ojciec był w AK i to mnie zdenerwowało, wtedy spontanicznie zareagowałem. No to co, to jest szantaż? To, że wy wiecie, że mój ojciec był w AK, a ja jestem z tego dumny, że był w AK. Więc konsternacja, wiedzieli, że tu już ze mną nie da rady, a więc miałem drogę zamkniętą. Rodziło się drugie dziecko, że miała kłopoty zdrowotne. Ja tutaj mam świadomość, ja mam skończyć i mam mnie ktoś namawiać do partii. Tu będę miał dyplom inżyniera, a ja nie będę mógł awansować, bo muszę mieć czerwoną książeczkę. To po co ja w takim razie będę studiował? Wiesz, zrezygnowałem. Później żałuję, bardzo. Mogłem to skończyć, bo nie miałem z pełnych studiów. Zawracali mi później głowę, dudzili, żebym został dyrektorem Batamelu. Ale to już ja nie szedłem już to drogo. Zrobiłem specjalizację, później w innej dziedzinie do Warszawy, skończyłem ją i później jak już moja działalność w związku, że tak powiem, doszła do końca, to stanąłem w szranki, powiedzmy, kierowałem jednostką pomocową Domem Pomocy Społecznej, zostałem tam dyrektorem i ostatnie lata moje przed emeryturą to było, że tak powiem, praca na stanowisku dyrektora. Jednostkę objąłem zupełnie zero standaryzacji. Rudery walące się, stajenia, chlewnia, kompostownia, silo, skórnik, to wszystko wpisane w rejestr zabytków. To wszystko, ja tam mam robić standaryzację pełną. Bardzo, bardzo ważne wezwanie i mi się to spodobało, lubię. I później się zaczęły. Segregatorze, po moim poprzedniku spotkałem pismo jedno zwracające się o wprowadzenie standaryzacji w DPS-ach, bo już wyszła ustawa, która nakazywała to zrobić. I odpowiedź była negatywna ze strony konserwatora i tyle. To była sprawa standaryzacji w DPS-ie. Jakżem odchodził, to ten segregator miał parę kilogramów korespondencji. Protokoły, podania, pisma i na miejscu miałem protokoły profesora, tutaj pamiętam dyrektor Janczykowski wtedy miał funkcję, pełnił konserwatora Małopolskiego Konserwatora Zabytków, więc on był też tak samo na spotkaniu z udziałem profesorów od sztuki, od zabytków. Więc było to też trudne, chociaż dla mnie jako, oczywiście ja ich szanowałem w powiedzeniu na takich spotkaniach. Ja was, szanuję waszą ustawę o ochronie zabytku, ona jest bardzo fajna, trudna i dobrze, że walczycie, tylko wy musicie sobie uszeregować te zabytki. Takie dworki, które tutaj mamy i w której funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, takich dworków w Polsce jest bardzo dużo. Gdzie to było? W Stróżach. Tak. Bardzo dużo i można dla potomnych zostawić coś, gdzie coś funkcjonuje, bo to jest dobrze, jak funkcjonuje budynek, coś tam funkcjonuje, to ktoś dba o ten budynek, on go remontuje, on zabezpiecza dach, ten budynek żyje i zabytek żyje. Natomiast
Mnie, jak ruszyłem ze standaryzacją, no to konserwator zbytów swoje, ustawa o wprowadzeniu standaryzacji swoje i to było takie dość kłopotliwe. Jak już pracowałem na Tamelu, fabryka w tym czasie miała ponad 3000 ludzi. To była duża fabryka. Ja dawałem sobie fajnie radę w tym. Zajmowałem się układem elektryzacyjnym w maszynach elektrycznych. Miałem kontakty z instytutami, miałem kontakty z firmami zagranicznymi. Wprowadzałem nowości, wiele rzeczy. To też by było, trzeba było opowiadać chyba pół dnia, ale nie o tym chcę mówić. I jest piękne coś, na co czekało społeczeństwo. Na powstanie właśnie takiego ruchu, który by obalił tą komunę i zaczęło się, powiedzmy, coś takiego, co nam da wolność w tym, co robimy i da jakąś przyszłość dla kraju w oparciu o prawdę, o jakąś taką gwarancję tej wolności, że nie, wy wiecie, rozumiecie, my będziemy robić to, co wam każemy. Tutaj zajmowałem się w fabryce racjonalizacją na szeroką skalę. Miałem bardzo nawet na taką fabrykę, ja wygrałem turniej Młodych Mistrzów Techniki. Parę razy byłem na drugim miejscu. Wciąż byłem w czołówce, jeśli chodzi o racjonalizację. Kupiłem sobie na samochód. I w tym czasie, bo to jest znowu właśnie działalność komunistyczna, tworzono tak zwane grupy AW, analiza wartości, takie racjonalizatorskie. Ustawa o wynalazczości jest swoją drogą, każdy ma prawo złożyć sobie wniosek jak chce, a grupy AW powstałe po to, żeby grupowo robili coś. I wtedy poszło u mnie z konfliktu, bo ja doszło do takiego małego konfliktu, bo ja złożyłem wniosek fajny, za który właśnie wtedy ten samochód kupiłem. A naczelnik techniki wtedy, dyrektor Ziaja, żonę miał na UB, na Bandrowskiego, nie na Bandrowskiego, tylko w Mościcach, tam pracowała. Także on miał, u niego byli goście, jak już w stanie wojennym, to SBC przyjeżdżali na Tamel, dostali lokum i tak dalej. Więc on powiedział, wezwał mnie i mówi, żebym ten wniosek złożył w ramach tej grupy AW. Ja mówię, nie, tego mi nie zabrania nikt. Ustawa gwarantuje, że mogę indywidualnie. Ja w grupie AW już bym zrobił takie pomysły, takie pomysły, takie pomysły. A to już później się kapnęło, co chodzi. Do takiej grupy wrzucali takiego jednego, co miał rozgarnięty był i potrafił coś zrobić, a resztę się woziła i to się dzieliło do kupy. I to o to chodziło wtedy. I odtrącili mnie. Na Radzie Technicznej ten wniosek mi odrzucili. Ja miałem rację i widzę, że zostałem pokrzywdzony. Odwołałem się do Instytutu Elektrotechniki Warszawa Międzylesie, do Instytutu Materiałowstwa Elektrycznego do Wrocławia. I miałem, ta sprawa nabrała trochę rozgłosu i zostałem wezwany na posiedzenie z udziałem profesora Różańskiego, profesor we Wrocławiu. I to było po wybuchu stanu wojennego. Zostałem wezwany na posiedzenie, że ta sprawa będzie rozpatrywana. I jechałem, pamiętam, 6 dni było po wybuchu tego stanu wojennego, jak sfora, powiedzmy, tych zomowców wkroczyła w Katowicach chyba. Myślałem, że pociąg zdemoluje. W tym pociągu, to był pociąg widz, bo jechałem ja, jeszcze poszedłem do przodu pociągu. Z kierownikami tam z obsługu pociągu siedziałem, bo żeby jakoś przejechać. Ale jakoś tam dojechałem, wpadli, no, byli pod wpływem środków jakichś, powiedzmy, dopingowych w cudzysłowie. I dojechałem tam, to zostało rozpatrzone, przyznano mi rację, dyrektor musiał zmienić decyzję, bo to tego, przeprosili mnie, to mi wypłacili, ale to już wtedy człowiek jest, jak to się mówi, na pieńku. No, i to są tego typu sprawy, także troszkę byłem znany na tej fabryce.
I Solidarność jak powstała, no to wiadoma sprawa, ja też na to czekałem, jak ja miałem problemy, żeby powiedzieć coś na temat II wojny światowej i nie wytrzymałem, tak tutaj była duża radość. Z tym, że na takiej fabryce w tym czasie, to jest było ponad 3200 ludzi było w tym czasie. To nie była taka mała, jakiś grajdołek, tylko to jest duży zakład. I jak sobie przypominam, ja zajmowałem się sprawami na Wydziale Administracji. To jednego dnia zebrałem 300 deklaracji wstąpienia. Ludzie się masowo zapisywali. To był taki spontaniczny ruch. Oczywiście później były wybory. Oczywiście no to robotnicy wtedy byli bardzo właśnie, szukali swoich, żeby takiego robotnika wybrać na przewodniczącego i wybrali właśnie Ryśka Stracha wtedy. Rysiek Strach pracował na tokarce i on został przewodniczącym. No i myśmy się cieszyli, struktura związku została w jakiś sposób już zorganizowana. Ja byłem przewodniczącym na Wydziale Administracji, w Wydziałach Technicznych. No ale tej radości nie było za wiele. 18 miesięcy wybuchł stan wojenny. Ale to był zamach, to był szok, bo to przecież nikt nie wiedział, w nocy ogłasza, powiedzmy, ten jaruzelski stan wojenny. Nie spodziewaliście. A skąd? Ja pamiętam właśnie, ja byłem w budynku administracyjnym. No, wychodziłem z budynku, to mnie przyuważyli już tutaj między halami i już tak gonili jak to za okupację, tam skupisko i tak dalej. I później była nieopornych, no to wkraczali tarcze i pały. Ja pamiętam, na Andresoli wyszedł dyrektor, zaczął coś o ciepełku mówić, że zimne domy, to nie chce się wam pilnować ładu i porządku i tak nawoływał żeby przerwać to i w ogóle. A ci mieli za zadanie rozwalić to i tyle. Później jeszcze, ja sobie przypominam, też była grupa. Zrobili krzyż, pracownicy na stolarni. Taki Stanisław Dusza, on się zajmował tym krzyżem i za to go też tak samo. On był za to wyciągnięty już później, potem internowany. I miał, przeniesiony został na halę produkcyjną działu mechanicznego ze stolarni i tam ludzie się zbierali, modlili się. No. I to było tyle, ale później to był moment, gdzie oni kazali to zlikwidować i tak zniknęła jego zminęli. Pan brał udział w jakichś decyzjach, które postanawiały o tym strajku 15 grudnia? Ale czy to spontanicznie się wydarzyło? Nie, ja, tak mówię, ja pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej, a od tych spraw była komisja zakładowa, w której zasiadało 20 paru ludzi. Oni decydowali tam, oni podejmowali, ale kto tam nic nie decydował? Wszyscy byli zaskoczeni. To tak było. Wszyscy byli zaskoczeni. Pamiętam, Tadziusz Schmid, on był wiceprzewodniczącym. Nie żyje już, leży na cmentarzu. To on na serce właśnie, to w tym czasie to było tak, że zaczął. Jego tam zaczęli, nie wiem, czy uderzali go pałą, czy, bo on się tam trochę zaczął stawiać. ZOMO było przeważnie we wszystkich akcjach na środkach. To nie była dyskusja, tylko albo pała, albo tego, tak więc tutaj to była krótka sprawa dosłownie. Której godziny, a nie nawet dwie. Także to ludzie byli wystraszeni, nie mieli jakiegoś oporu, nikt się tam nie bił. No, wiadomo sprawa, że ludzie się później zbierali i dyrektor wyszedł tak w Andersole, to sobie nie zapomnę. I zaczął rozmiękczać tą załogę takimi słowami, że zima, że mróz, nie zależy wam, że macie ciepełko w domu, tylko
chcecie spowodować coś takiego, że możecie być w innych warunkach i tak dalej. Takie były gadki, to sobie nie zapomnę. Tak. Natomiast stracha wzięli, to go wzięli, z zakładu go też wzięli właśnie, z zakładu. No i tyle. W ten czas była akcja, jeśli chodzi o stan wojenny, to tak w większości da, to są lata. To już, ja w przyszłym roku 80 lat kończę. To jak ja bym tak detale pamiętał, to był szok. To było, i oni mieli za zadanie w tym czasie robić, zwijać grupy dowodzące. Przewodniczących zarządów regionów, przewodniczących dużych komisji zakładowej. I to w ten sposób, to był taki plan, skupić, internować, zwiększyć i później puścić. No i tyle. Tak, to był taki, tu ludzie wciskali, ja w to nie wierzę do dzisiaj, jak słyszę, że Jaruzelski wprowadził stan wojenny, bo musiał, bo by wkroczyła armia tutaj sowiecka. Nieprawda. Ja w to nie wierzę na odrobinę. To oni swój czyn chcieli skryć za takim zagrożeniem, ukryć, bo to było straszne. Zrobić zamach na własne społeczeństwo i straszyć i aresztować w ogóle. To kto nie przeżył, to tego nie wie, co to znaczy. Myśmy tu się zajęli, mało tego. To zrobiliśmy nielegalne spotkania, zbiórki pieniędzy, mieliśmy swojego skarbnika i tak dalej. Rodziny tu. Nie chcę mówić o takich nazwiskach, ale powiem, no, o jednym powiem, czołowe, znane. Ja z drugim sąsiadem, nawiasem mówiąc, Jaś Uległut, on był wtedy czołowym działaczem Solidarności w Hucie Katowice. I jechaliśmy do Gac, to jest za Wisłą, Gace, jeszcze jakiś drugi był, drugi człon nazwy miejscowości. Tam mieszkali rodzice Mieczysława Gila, czołowego działacza Solidarności, przewodniczącego zarządu regionu i do dzisiaj zdany człowiek jest, bo był senatorem, był posłem. Żeby pomóc, dziadek leżał na łożu, chory. Pięcioletnia córeczka, to teraz będzie miała 40, a już ponad 50 pewno. Znerwicowana, bez środków do życia. I myśmy zrobili szczepę, trzeba było zebrać jakieś środki. I dotąd przyszedł Jasiu, on jeszcze na pan wtedy mówił, bo znaczy młodszy ode mnie. Panie Daniele, pan jeździ nocą samochodem i w ogóle, może byśmy samochodem. I ja miałem tego malucha swojego za te wnioski. I jechałem. I jechaliśmy po drodze, tam byłeś, nie pamiętam, kurczę, ktoś nas tam śledził czy coś, żeśmy wstępowali na plebanie, ale mniejsza z tym, jako żeśmy dojechali, jak oni się ucieszyli, jak dostali to. Mietek, jak on kiedyś mnie zobaczy czy coś, on jest tak wdzięczny za to, on mnie tak być wdzięczny, że to człowiek by jeszcze raz takie coś robił, gdyby wiedział, spotykał się z taką wdzięcznością, jakbyśmy to zrobili, pojechali, wręczyli i tak dalej. Były to nieprzyjemne chwile, jak w wielu zakładach zresztą spacyfikowali, porobili dokumentację, likwidowali związkową i tak dalej. No a tam pewne rzeczy i tak się udało, jeden z pracowników miał do tego dostęp i zakamflował część dokumentacji. Gdzieś w archiwum zachował, także mogliśmy później odtworzyć to, jeśli chodzi o sprawy finansów, związku i tak dalej. Ale było to, zaczęło się, prawda, stan wojenny. W stanie wojennym, no to część ludzi została, że tak powiem, internowana. Ja uniknąłem internowania, wtedy internowali przewodniczących całą czołówkę, więc oni się dzieli. A myśmy się zajęli całą podziemną działalnością. I tak przez cały stan, przez cały stan wojenny do chwili przywrócenia do działalności NSZZ Solidarność zajmowałem się
utrzymywałem tego ducha walki wśród załogi, ulotki doręczałem, mieliśmy punkty, skrzynki. Tym się zajmowałem, celutejką, że tak powiem, prasę niezależną donosiłem. Nawet byłem w Monachium w tym czasie z córką, był jako dziecko do lekarza, to pod pozorem, że jedzie z oczami, a miała tam pewne schorzenie. Także, a ja jechałem po to z nią, jako że tak powiem, no, tak, żeby uwiarygodnić to, że jedziemy do lekarza. Jechaliśmy na spotkanie z przedstawicielami Radia Wolnej Europy. Profesor Giedroć tam był, Jezionański był. Tam, że się zaopatrzył właśnie w kulturę paryską w podwójnym... No ja wiem, 83 chyba. Tak. I to było naprawdę takie... Tam była taka rozczytana trasa. Pojedziesz pociągiem w Stablowa, na dworzec Keleti, stamtąd Lufthansa do Monachium. I tak, żeśmy taką trasę mieli. Sprawdzali na Węgrzech, bo sprawdzali, ale widać było, że była taka pewna trasa. Beata, córka, nic nie wiedziała, ale miała 14 lat wtedy. W tej chwili już jest dziewczyna 52 lata. I byliśmy tam na spotkaniu. Kościół jest w Monachium, taki polski, właśnie gdzie na full pełny, jeszcze wokół kościoła, to tam były modlitwa i polityka. Fantastycznie. I tego sobie nie zapomnę. I tych rzeczy przywiozłem, też tu ludziom doręczałem, roznosiłem. Ale ten duch wśród tych załogi gaz. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ważną rolą jest, by ktoś w takich skupiskach większych dodawał tego ducha. Ja idę z ulotkami raz na stację prób, to pamiętam, że jest mój kolega Jasio. Nie będę mówił nazwiska. On jeszcze żyje, chodzi lwowsko koło mojego okien. Daję mu tą działkę ulotek. A on mówi: Daniel, ja nie przejmę tych ulotek od ciebie. A ja mówię: dlaczego? Daniel, i tobie też radzę, nie zajmuj się tym, nie narażaj rodziny. Nic z tego nie będzie. Solidarność już nie wróci do działalności. A mnie ręce opadły, ale ja mówię: Jasiu, ja szanuję twoje stanowisko i nigdy nikogo nie zmuszałem i ciebie też. Natomiast powiem ci jedno. Solidarność będzie działać i będzie przywrócona, to jest raz. A drugie, jak będzie miała takich ludzi jak ty w większości, to nas mają komuniści na widelcu. Ale jak ty w to nie wierzysz, to trudno. Ależ ty miał nosa. Mi później po latach powiedział, mówię: jakiego tu nosa trzeba było mieć? Waliło się, pójdzie strojka, komuna się już waliła, widać właśnie. To tylko trzeba było ducha i tego ducha trzeba było podnosić wśród ludzi. Ja miałem taki układ, jak tu na wstępie wspomniałem właśnie, te materiały, badania, próby i tak dalej. Byłem w każdej dziurze na zakładzie. Laboratorium chemiczne, laboratorium elektryczne, narzędziownia, odlewnia, wszędzie, uzwajania. I także ja nie budziłem takich podejrzeń, miałem kontakty, mogłem roznosić te ulotki. To było kapitalne. No ale jak się spotkałem z takim czymś, jak bardzo mi to jeszcze sobie, no Jezus, jak tak dużo ludzi myślą, to słabnie, to w takim układzie tu trzeba im tłumaczyć. I miałem taką silną wiarę. Mówię w tej chwili, ja mam na przyszły rok, kończę 80 lat. To, co jest w sercu, to, co ja przeżyłem, to ja to odpowiadam, nie żeby bo ja już swoje 5 minut zbijałem, ja spokojnie sobie teraz żyję. Ale ja naprawdę tym żyłem. Tym żyłem, jak mi świętej pamięci żona mówiła: ty to jak Solidarność, to od świtu do nocy, i jak DPS, to od świtu do nocy. Bo wprowadziłem standaryzację, ja tutaj może szeroko mówię o tym, ale właśnie to jest to, co od zera, jakie trudności, konserwator, to tamto, wprowadziłem od zera do oddania z dokumentacją łącznie, wykończeniowe, tylko takie historie zostały, standard, gdzie mieszkanki całowały mnie po rękach, jak dużo dla nich zrobiłem, jakie miałem pokoiki. Przedtem 10 osób, 15 na sali, a później najwyżej 3 osobowy pokoik z łazieneczkami. Standaryzacja pełna została wprowadzona, mimo dużych kłopotów.
przeszło, i dzieci, i rodzina. Przy rewizji, jak mi zrobili, jak mnie zatrzymali też na 48 godzin, no to to było takie nieprzyjemne. Przywieźli mnie na drugi dzień. Pięciu ubeków. Jeden stanął przy drzwiach do wejścia do bloku, drugi na od strony okna, od strony podwórka, a trzech weszło do środka i rewizję. To tak potrafili szczepać całe mieszkanie, że ja obrączkę, ja na działce pracowałem, to nie chciałem niszczyć obrączkę, ściągałem ją i kładę tak w biblioteczce. I zginęła obrączka, nie ma. Była na tym, leżała, szukaliśmy z żoną, w ogóle tej obrączki nie znaleźliśmy. A wtedy, jak ta rewizja przyszła, tak ją znalazła w książkach, między okładki, między kartki się schowała. No to jest, tak podaję lekko przykład, jak szczegółowo sprawdzali. Żona tam ich nazwała SS-manami, gorzej, że się zachowujecie jak SS-mani, że wiecie, wszędzie pani zostanie ukarana, a żona siedziała tak w kuchni, był taki rozkładany, do spania nawet mógł być fotel. I tam nieraz, jak nie zdążyłem ulotek rozprowadzić, bo przecież miałem kontakt też z Bartoszy, z rolnikami Solidarności Indywidualnej też. I wtedy miałem 500 sztuk. Ja mówię, to siadaj na tym i nie ruszaj się. Po drugim dziecku, ale miałem taki brzuszek dość, że został, więc myślę, to może nie będę ruszać, gonić z tego. I rzeczywiście miałem rację, nie ruszyli. On bali się trochę jeszcze od SS-manów ich wyzywała. Ale to było taki moment, to było w maju, ta rewizja, gdzie ja dostałem już zaproszenia, miał być wizytę Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich. Ja już bilety miałem i tu mnie zwinęli w nocy. Mieliśmy takie spotkanie, wtedy połapano dość sporo tych ludzi. I córka, 14 lat mająca, szukała mnie. No i w końcu wyszło, no jestem. Tu byłem na Wędrowskiego, jak to się mówi, przetrzymywany. W nocy mi wpuścili takiego zbira, takiego osiłka. Że oczywiście z zadaniem. Miał za zadanie wyciągnąć ode mnie interesujące informacje jako SB. Nieprzyjemna sprawa. Na później rano mnie zapakowali i cała ta piątka i pojechali do domu na rewizję. W domu i ta rewizja jest, a dzieci, to był maj, były te zielone tak zwane wakacje, te młodsze dzieci były puszczane do domu, przyszły na to wszystko. Mało i ja bez sznurówek i ogolony siedzę na środku pokoju. Nie wolno mi było nawet wyjść do wody na pić, nic, kompletnie. I tak te dzieci patrzyły na to. Ja mówię, ja nie potrzebowałem was instruować, bo kończyły jednej z lekarzem, drugie filologię angielską skończyło, ustawiać ich politycznie. Oni sami mieli ten obraz, jak się zachowywali, jak to było. Proszę, 50 lat za to. Ten człowiek tak mordę dar, ja go widziałem później na wórku, jak kurde miał kram. Już to teraz mnie to rusza, bo znaleźli materiały u mnie. Trochę ulotek, książki, wydawnictwo, książki o Janie, o naszym prywasie tysiąclecia Wyszyńskim. Zabrali to, różne pamiątki solidarnościowe zabrali. No i te ulotki, trochę tych ulotek było niedużo, bo jakby trafili na tę ryzę, tam co się jażola, to bym powiedział tego. To wszystko w protokole ujmowane, którego mi oczywiście nie dano. I 50 lat za to, panie Moszo, pana czeka. On tak wrzeszczy na mnie. I mi się śmiać chciało, bo wiedziałem, też znałem swoje prawa i wiedziałem, co mogło, jak mógł w ten sposób robić. I później tak, na przesłuchania i tak dalej. Dowiedzieli się, że jadę na spotkanie z papieżem. Gdzie będę? Przyjechałem? Czy bilety mam? Ja mówię, nie mam. To musiałem przywieźć te bilety. W którym sektorze będę? Z kim będę? To było naprawdę. To, co przechodziłem ja i żona, co myślę, ale wam zgotował los. Cały czas od 80 roku do chwili reaktywowania, tak przychodzi czas reaktywowania, wziąłem ze sobą dwóch kolegów. Kornasia, zapomniał. Kornasia i Rapacza chyba. Tak.
I poszliśmy do kolegi Stracha Ryśka. Rysiek, skończyło się, będą wybory, ty masz prawo i wręcz obowiązek wrócić do Tamelu. I właśnie, idziemy do żony, do jego mieszkania. I ja, mi mówi Daniel, nie jestem zainteresowany powrotem do Tamelu. Ja mówię, teraz są wybory, ty masz prawo, tyś był, tyś stąd został internowany. I może na tym skończyć. Więc jak nie jesteś zainteresowany, to ludzie będą wybierać teraz i oczywiście ja to cały czas z Saltejką tym się zajmowałem, więc mnie widzieli cały czas na to, ale ja mówię, ja nie zgodzę kandydować, dopóki nie będzie tutaj stanowiska kolegi Stracha. On tu był przewodniczący i on ma prawo powrócić. Skoro powiedział jasno i przy świadkach, że nie jest zainteresowany, wobec tego ja się zgodziłem kandydować. Oczywiście zostałem wybrany. No i byłem przez 3 kadencje tym przewodniczącym. Wszystko, związek trzeba było odbudować od gwoździa w ścianę. Wszystko było zlikwidowane i w ogóle całe struktury i tak dalej. Wszystko to organizowałem. Później zostałem wybrany na członka zarządu regionu, na członka prezydium zarządu regionu, delegata na zjazd krajowy. Tak cały czas pełniłem funkcje dość wysokie w tym związku. Zostałem tu szefem delegatury tarnowskiej. Załatwiałem ważne sprawy, przecież Solidarność w tych początkowych chwilach to nie była tylko, nie zajmowała się marchewką i tak dalej, sprawami socjalnymi, ale także polityką. Ze wszystkim przychodzili. Ja pamiętam tutaj w siedzibie swoim jeszcze przy placu pod dębem i tu już na Krasińskiego, jak były różne referenda, do drzwi musiałem składać takie były wahadłowe, kazałem ściągać. Tak ludzie chodzili do 12 w nocy, przeprowadzaliśmy różne. I także z tą Solidarnością został do samego końca, do chwili dawałem do dyspozycji swoją osobę. Gdy nadszedł SARS, trzeba było to odmładzać, powiedzmy. Ja się zająłem czymś innym już. Gdyby było inaczej, kończę się studia. Tam mnie nudzili pracownicy, żeby zostać, zgodzić się dyrektorem Tamelu. Ja mówię, nie, ja nie mam wyższego wykształcenia, ja nie mogę robić parodii, jeszcze dawać przedmiot. Owszem, może bym sobie poradził i na pewno bym sobie poradził, bo tu dałem przykład tej ostatniej moich 10 lat przed emeryturą, że od zera zrobiłem piękną standaryzację, ludzie byli mi wdzięczni i odchodziłem na tę emeryturę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. I na to na każdym... I to zostało udokumentowane. Liczne nagrody pisemne, pieniężne. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Odzyskania Niepodległości, Krzyż Wolności i Solidarności. To wszystko teraz ostatnio dostałem jeszcze. I także mam taką satysfakcję, że odszedłem, pracowałem i odszedłem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.